Kiedyś próbowałem się zastanowić, czym jest praktycznie sprzedaż. Sprzedaż jest wszystkim, tak? I to nieważne, co robimy, nieważne, jak działamy, nieważne, z kim rozmawiamy, czy budujemy relacje, czy nie, zawsze coś sprzedajemy. I słyszałem taką fajną anegdotę pokazującą o sile wizerunku. Stoi sobie dwóch facetów, dwóch dżentelmenów przy barze, widzi, że piękna kobieta stoi na końcu tego baru. Jeden z nich podchodzi do niej i mówi tak: cześć, jestem dobry w łóżku. To jest sprzedaż bezpośrednia. Druga sytuacja jest taka, że drugi model sprzedaży jest taki, że stoi tych samych dwóch facetów, widzi tą piękną dziewczynę. Jeden z nich podchodzi do tej dziewczyny i mówi tak: czy mógłbym poprosić o numer telefonu? No oczywiście, oczywiście, proszę tutaj numer telefonu. Za chwilę do niej dzwoni, mówi: jestem dobry w łóżku. To jest tak zwany telemarketing. Trzecia następna forma sprzedaży jest taka, że jeden z tych facetów podchodzi do tej dziewczyny, do tej samej kobiety i mówi do niej tak: nie wiem, czy wiesz, ale ten facet tam przy barze jest kapitalny w łóżku. I to jest marketing szeptany, sprzedaż przez rekomendację. Następna forma, która jest właśnie odnośnie tego całego dzisiejszego, można powiedzieć, seminarium, wystąpienia, jest taka, że stoi tych samych dwóch facetów i ta dziewczyna, ona podchodzi do nich i mówi tak: cześć, słyszałem, że jesteś dobry w łóżku. I to jest marka osobista. Chodziło o to, że bardzo chciałem pisać do czasopism branżowych. Pomyślałem sobie tak: stanę się niebywałym ekspertem, jak zacznę pisać do czasopism branżowych. Więc napisałem świetny artykuł, niesamowicie merytoryczny. Zobaczyłem, jak te artykuły wyglądają, jak piszą eksperci. Znalazłem wszystkie czasopisma branżowe i zrobiłem tak: mam dla Państwa bardzo merytoryczny artykuł, który nie zawiera treści reklamowych. Bardzo bym prosił o jego opublikowanie. Nazywam się tak i tak i tak. Jak możemy zacząć współpracę? Czekałem 3 tygodnie, nic się nie zadziało. Nic. Nikt mi nie odpisał. I w pewnym momencie zacząłem analizować branżę i mówię: co robią ludzie z mojej branży? I zauważyłem, że wszyscy mówią o dwóch rzeczach. Raz. Zauważcie. Kojarzycie Kamilę Robińską i Jacka Walkiewicza? I oni wszyscy mówią tak: jestem absolwentem Politechniki Śląskiej, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, członek Australijskiego Stowarzyszenia Medycyny jakiejś tam takiej i takiej. Ja sobie zrobiłem tak: kurde, stanę się członkiem. Stanę się po prostu członkiem. Chcę być członkiem. I znalazłem sobie w swojej branży takie stowarzyszenie jak Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu. O dziwo, bo dla mnie było niesamowite zdziwienie. Ja byłem przygotowany, skończyłem szkołę trenerską, całe miałem swoje portfolio, kogo szkoliłem, co robiłem. Oczywiście nie przyznawałem się, że to było za darmo. I piszę do nich, że chciałbym się stać ich członkiem. I oni myśleli: tak, panie Mateuszu, nie ma żadnego problemu, kosztuje to 300 zł. Rocznie. I ja mówię: wow, stałem się członkiem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. I co się stało? Wysłałem ten sam artykuł z tym samym tekstem w mailu do tych samych czasopism, ale w stopce napisałem tak: Mateusz Mrozowski, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Słuchajcie, nie minęły 24 godziny. Napisały do mnie Prime i Franczyzna i Biznes, że wydadzą ten artykuł. I że proszą, żebym dostał im autorskie zdjęcie, żeby mogli mnie jeszcze promować. Ja myślałem: halo, ten sam artykuł, ten sam tekst, stałem się tylko i wyłącznie członkiem. Mówi o tym, że jeżeli chcesz, żeby ludzie spostrzegali cię jako eksperta, to po pierwsze musisz być członkiem organizacji w branży, w której działasz. Jeżeli jesteś budowlańcem, znajdź sobie branżę Stowarzyszenie Polskich Budowlańców. Jeżeli jesteś, nie wiem, sprzedawcą, znajdź sobie Stowarzyszenie Polskich Handlowców i tak dalej, i tak dalej. Same członkostwo, które kosztuje 300 zł, bądź w ogóle nie kosztuje, już powoduje, że jesteś odbierany jako ekspert. I to Fer jest napisał paręnaście lat wcześniej. Ja mówię: dlaczego w Polsce, dlaczego w ogóle na świecie tak dużo ludzi z tego nie korzysta, albo iluś tam już korzysta. Drugą rzecz, którą napisał Fer, to mówi o tym, że jeżeli chcesz być jeszcze większym ekspertem, to musisz pisać artykuły branżowe. Ja zauważyłem, że w Polsce, żeby pisać artykuły branżowe, trzeba przeskoczyć jeden krok w przód. Jeden krok w przód, czego akurat Ferris mówił to u siebie w kraju, a to, co w Polsce jest, tu akurat wymaga przedstawienia. Ferris mówi, że trzecia rzecz, to musisz napisać książkę. W Polsce zauważyłem, zrobiłem sobie taki mały research. Czym jest w ogóle książka? Zastanawiam się, czy książka to jest to, że my mamy ją papierową, czy to jest książka? No jest. Czy e-book jest książką?
Czy tekst zamknięty w PDF-ie jest książką? Ja sobie uświadomiłem, że każdy z nas może być autorem książki. Możesz dzisiaj pójść do domu, znaleźć sobie stowarzyszenie, zapłacić 300 zł, wybudować sobie pierwszy poziom opinii eksperckiej, napisać 30 stron w Wordzie odnośnie twojej branży, co robisz, dlaczego to jest skuteczne, dlaczego to jest fajne, dlaczego warto jest do duplikacji, do powielania, zamknąć w PDF-ie, jesteś autorem książki i trzecie, pisać artykuły. I masz trzy rzeczy, które możesz wyjść zaraz po tym wykładzie i zrealizować od tak, dzisiaj.